Rewanżowe starcie pomiędzy Marcinkiem a Jakubowskim. Każdy rewanż zwiastuje wielkie emocje. Pierwszy pojedynek wygrał Rafał Marcinek, także ma coś Jakubowski do udowodnienia. O, trzeba przyznać, że ruchliwy jest. No, Jakubowski zdeterminowany. Tak, tak, ale on w narożniku stał jakby naprawdę gotowy do sprintu na 100 metrów. Tak szybko chciał rozpoczynać ten pojedynek. No i trzeba przyznać, że obaj panowie zaczęli naprawdę niezwykle eksplozywnie. Czerwony głowa wydaje. Obrót! Tak! Tak! Obrót! Tak! Doskonała profesja. Uciekał, ale tak minimalnie, żeby mieć cały czas przeciwnika w zasięgu. Trafił mocnym prawym teraz. Cały czas niezwykle mobilny jest Marcinek. Ale też dobrze przygotowany kondycyjnie, bo mamy trzecią rundę, nie w ogóle nie widzimy jakiejś straty, jeśli chodzi o szybkość pięściarza. Natomiast no, Tomasz Jakubowski, nie ma co ukrywać, jest za drobinę wolniejszy, nie jest w stanie nadążyć. Przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje